Jest coś, co bardzo intensywnie rozwija się w Niemczech. Jest to koncepcja przemysłu 4.0, czyli czegoś, co roboczo nazywa się czwartą rewolucją przemysłową, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że w tej chwili przy udostępnieniu internetu każdy przedmiot, czy to maszyna, czy to urządzenie na produkcji, czy produkt końcowy, może być opomiarowany i w trybie na bieżąco, w trybie online, może komunikować się, informować o swoim stanie, o tym, jakich parametrach funkcjonuje, co się psuje, co działa dobrze, ile razy została wykonana jakaś czynność związana z tym produktem. W Niemczech istnieje wielki program rządowy przemysłu 4.0, w który zaangażowane są dwa ministerstwa i niemiecki odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacji. Tworzą się normy, tworzą się wytyczne, tworzy się wsparcie prawne, organizacyjne, biznesowe dla tego, aby zapewnić większą konkurencyjność niemieckiego przemysłu. To wszystko to jest to, co polskie przedsiębiorstwa, polska gospodarka powinna śledzić bardzo precyzyjnie i starać się zająć uprzywilejowaną pozycję właśnie w tym nowym modelu robienia biznesu, tworzenia produkcji przemysłowej, która rozwija się na świecie. To jest coś, co jest możliwe na początku od dobrego systemu ERP, takiego jak nasz, który zapewnia gromadzenie i przetwarzanie informacji, danych i planowanie i dostarczanie tego wszystkiego w postaci zaawansowanego produktu, inteligentnej usługi do klienta. Na świecie mamy ponad już w tej chwili 1800 klientów, setka z nich to klienci w Polsce. Dla tych klientów pracuje 36 tysięcy ludzi codziennie. Szacujemy, że loguje się do naszego systemu 7 tysięcy osób w Polsce i pracuje na rzecz swoich pracodawców. Planujemy podwoić wielkość naszego biznesu w Polsce. Planujemy zwiększyć nasz zespół w Polsce i osiągnąć liczbę ponad 50 pracowników z aktualnych 30. Chcemy stać się właśnie partnerem polskich firm w tym wszystkim, co nazywa się zrównoważonym rozwojem, w reindustrializacji, w tworzeniu nowej wartości, nowej jakości w polskim przemyśle.